Cześć, z tej strony Szyszul, witajcie na moim kanale po dość długiej przerwie spowodowanej tym, że nie miałam komputera, internetu dalej właściwie nie mam, ale już przynajmniej komputer w miarę działa i jestem w stanie cokolwiek porobić. Jako, że nie ma internetu, to na razie nie będzie streamów, więc postanowiłam się zająć czymś dziwnym i właściwie dla samej siebie, że miała z tego bekę i fan. No i padło na Simsy 2, ponieważ ostatnio znowu zaczęłam w nie grać i są bardzo przyjemne. Bardzo się cieszę, że do niej wróciłam, bo naprawdę no, beka z nich idzie. Stwierdziłam, że sam gameplay byłby no, nie za ciekawy. Myślę o tym, żeby zrobić Legacy Challenge w końcu, bo nigdy mi nie szło robienie wielopokoleniowych rodzin, więc to byłaby dobra motywacja. Ale może to nie w dwójce, tylko w trójce albo w czwórce, bo w nie prawie w ogóle nie grałam, więc myślę, byłby to lepszy pomysł. A w tym momencie wybrałam Asylum Challenge i stwierdziłam, że lekko je zmodyfikuję, bo spodobała mi się sama idea, ale zasady może tak nie do końca, dlatego że chciałam mieć je zrobione pod siebie. Mianowicie, po pierwsze, nie mam 8 simów, tylko mam 22. Czemu tak dużo i jak ja to ogarnę? Nie wiem, mam nadzieję, że komputer to ogarnie. Czarek, wierzę w ciebie. Tak, mój komputer ma na imię Czarek. I jeju, naprawdę mam nadzieję, że on to ogarnie. 22 simów jest dlatego, że nawiązują do moich znajomych. Niektórzy naprawdę dość luźno, więc to nie jest tak, że będzie jakieś uderzające podobieństwo, że z daleka będziecie wiedzieć, o kogo chodzi, ale po prostu no, jak już ma się jakiś bezimienny sim zabijać gdzieś tam w tle, to niech to chociaż się zabija moja koleżanka, tak, no i tyle. To źle zabrzmiało. Dobra, dla tych, którzy nie siedzą w simowym światku i w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, to wyzwanie, tak jak już jego nazwa sugeruje, polega na tym, że mamy psychiatryk, tak jakby, i zamkniętych w nim simów. Można sterować tylko jednym z nich i on musi utrzymać całą resztę. Jeżeli inni zginą, to trudno, zginęli. I na tym właśnie to polega. Tutaj już sobie przygotowałam nawet cmentarzyk na simę, żeby tutaj groby przynosić. Mam nadzieję, że będą umierać, bo to inaczej nie ma sensu. Domek pobrałam ogólnie. Link znajdziecie w opisie, jeżeli ktoś by był zainteresowany. I troszeczkę przerobiłam właśnie bardziej pod swoje standardy, no bo nie miał aż tylu łóżek, wiadomo. Mamy 14 łóżek, bo tutaj nie ma być dla wszystkich, tylko po dwie toalety. Chociaż u dziewczyn to jest mega ułatwienie, bo dziewczyny są tylko 4. I teraz następne zmiany, jakie ja sobie wprowadziłam, to jest to, że po pierwsze pracować będą 3 osoby, bo mam jednak tylu simów, że pensja mogłaby nie starczyć. Jeżeli będzie za łatwo i na przykład w tydzień mi nikt nie zginie, to wtedy po prostu znowu zredukuję to i będzie pracował jeden sim, bo to nie ma sensu. A oprócz tego, żeby wybrać osobę, którą się steruje, to miałam taką śmieszną pogadankę. Kolega napisał, żeby był dzieckiem, bo dziecko w psychiatryku, hehe, śmiesznie i właściwie why not? Więc naszym głównym bohaterem, którym będziemy sterować, jest... O, dobra, przełączmy się na niego. Werdun. 9-letni Marcinek inaczej. I ja normalnie celem tego wyzwania jest to, żeby sterowany sim osiągnął swoje pragnienie życiowe, ale że tylu simów i właśnie oni mogą nie chcieć na początku zdychać, to stwierdziłam, że wtedy to rozciągnę trochę w czasie, bo czemu nie? I on będzie musiał dorosnąć, nie wyprowadzą go na studia, bo to nie ma sensu i dopiero jak dorośnie spełni sobie pragnienie życiowe, więc teraz postarajmy się, żeby go opieka społeczna nie odebrała, bo byłoby smutno dość, nie? Że dopiero co dołączył takie dziecko do psychiatryka i w ogóle i takie tam.
Ale żeby nie było tak, że ja was wszystkim decyduję, to zrobiłam losowanie na to, kto idzie do pracy, a kto zostaje jego ojcem, czy tam matką, bo niestety dziecko musi mieć rodzica, jak go wprowadzałam i się nie chciało, nie wiadomo w co bawić. Więc teraz się pojawi szybko to głosowanie. Pierwszym zwycięzcą będzie Oleg! To drugim zwycięzcą będzie Proximity. I trzecim zwycięzcą będzie... Artur. Kto będzie miał matczyny albo ojcowski instynkt? 3, 2, 1. Azar! Zostałeś rodzicem Werduna. I okej, przechodzimy do szybkiej prezentacji simów. Najpierw mamy Artura. On by chciał mieć 20 najlepszych przyjaciół jednocześnie. Kurde, może jemu to się nawet zdąży zrobić, mieszkając tutaj. A potem jest Azar, który chce być magnatem wydawniczym. Potem jest Blo, który chce to samo. Dani by chciał mieć 20 szczeniaków lub kociaków. Feladr. Dożyć do złotego jubileuszu. To jest Fischer. On by chciał stać się prestidigitatorem. Jezu. To nie mogli tego przetłumaczyć. To jest jakiś iluzjonista czy coś takiego. Krzysiu chce, żeby trójka jego dzieci skończyła studia na uczelni. Kubuś by chciał być generałem. Martin chciałby być mistrzem złoczyńców. Martyna chce być ministrem edukacji. Potem jest Max. On chce... A, będą wychowywać razem z Danipem też szczenięta i kocięta. Potem mamy Monię, która jest chyba niezależną osobą i sobie już poszła stąd. Ona chce być prima balleriną. Oleg chce być projektantem gier. Potem jest Prox. On chce też wychowywać te kocięta. Szysza by chciała, żeby 6 zwierzaków osiągnęła szczyt kariery. Taurus by chciała mieć 50 randek marzeń. Okej. Okay. U niej jest w ogóle taki ukryty quest, bo jeżeli jej simka się w kimś zakocha, to akurat ją pociągnę dalej, bo chciałaby mieć córkę Klementynę. Teo chce być piratem kosmicznym. ZXCVZXC. Będę mówiła po prostu ZX chyba, albo jakiś X czy coś. Dożyć do złotego jubileuszu. Zax chce być szalonym naukowcem i to pasuje do tej fryzury. Świstak chce być ręką Posejdona. Żuczek chce być, znaczy dożyć do złotego jubileuszu. I teraz się przełączam już na Wertuna, na nasze dzieciątko. A nie, sorry, jeszcze miałam pracę znaleźć. No to dobra. I Oleg będzie opowiadaczem dowcipów w karierze rozrywka, może być. Prox będzie pomocnikiem golfisty w karierze obibok. I Artur będzie poborowym w armii. Ojeju, jak słodko! Jezu, ich jest za dużo, weźcie poginięcia bardzo szybko. Czy ty możesz sam jeść w ogóle? Ojeny, ty możesz tylko przekąski jeść. Mam nadzieję, że ktoś będzie podawał posiłki z tych dorosłych. Seriously? Dobra, to sobie też. Ale róbcie coś, nie zatrzymujcie się, dzieci złote. A to wam co? Wam coś się nie podoba? No dobra, wy się nie lubicie za bardzo. O, wiedziałam. No dobra. Ojejciu, tobie jest gorąco. Może statusiem swoim Azarem byś coś zrobił? Nie, no dobra, idź zjedz tę przekąskę. Idź zjedz ciasteczka. A teraz jeszcze nie będzie nic ciekawego, bo im jeszcze nie spadły potrzeby za bardzo. Jezu, kocham tego grzyba. Serio, Werdun. O, ciekawe, czy Oleg pójdzie do pracy. No, lepiej, żeby poszedł i nam coś przyniósł. Jest! Jest! On robi jedzenie! Błagam, zrób jedzenie dla wszystkich. Teo, bądź człowiekiem. Zrób jedzenie dla wszystkich. Robi kanapki, okej. Okay. Nakarm nam dziecko. A nie, ty już zjadłeś właściwie. To nie musisz być nakarmione.
Kurde, z mikrofali też nie możesz skorzystać. To jest akurat słabe. Jako dziecko, no powinieneś. O, idziesz. Ojej, jak słodko. O, ten już przyszedł na nic. Poda! Ale on jest miły. Weź idź się nasz Daverdun, póki możesz. Azar, co ty robisz? Czy ty podjadasz? Teo ci zrobił kolację. Obiad właściwie, na obiad kanapki. A ty podjadasz. I mleko pije. To, no, typowa cecha Arturów, ojeju, no. Okej, podałeś wszystkim i sam pewnie nie zjesz. To zarąbała. No wszystkim nie zje. On ma takie seriously, guys. Ojejciu, no. Dobra. Kto tutaj taki czysty? Krzysiu. Krzysiu nam wyrzucił śmieci. Tu Blo siedzi i chyba nie odda. Kto maluje? Prox maluje. Prox, piękne arcydzieło. Powieszę ci nad łóżkiem. O, tutaj też mamy. Może na takich zagram. Piękne, piękne. Pospełniajmy ci pragnienia, bo ty masz być radosnym człowieczkiem. O, następny robi kanapki. Żuczek robi kanapki. To jeszcze Szysza powinna zrobić kanapki i będzie super. Ty chcesz się zaprzyjaźnić z Monią generalnie, więc... Dobra, nie no, daj jej zjeść, bo potem to zginie. I z Felatem chcesz pograć. Daj jemu też zjeść, bo potem się nie naje. O, może tym razem Teo by zjadł. O, dobra. Baw się. Nie ma łapek? Dobra, to porozmawiaj z nią. Co ty czyścisz za innych? Daj dorosłym się tym zająć. Dawaj. On chce się z tobą zaprzyjaźnić. Z nią grać i się zaprzyjaźnić. Graj! O! No! W końcu. Nie widziałam tego wcześniej na Feladrze. Ile będziecie gadać? I co się z nimi nie zgadzasz? To tylko dziecko jest... Dlaczego mi to tak bardzo pasuje? Serio? Nie macie o czym rozmawiać, chłopacy? Ale macie... Oj, chyba dziecko wygrywa. Tu mamy alkoholika. No, no niestety. Nie dostał kanapek ani tych swoich, ani żuczka, to poszedł pić. Tutaj jest chyba prośba, żeby skończył Zach zgrać. No dobra, zaprzyjaźnij się już z nią. A czy Olek siedzi w pracy, no ktoś musi tu zarabiać na rachunki. A jedną też z zasad jest to, że nie można mieć czujnika alarmowego, więc właściwie mogłabym wymienić tę kuchenkę na jakiś starszy typ, bo tak, znaczy na tańszy typ. Chyba może się przecież pożar wydarzyć. No. Dobra, ja muszę zrobić, żeby było większe prawdopodobieństwo, że będzie pożar. O, tak. I mamy teraz za dużo pieniędzy, więc musimy kupić coś za tyle. Pięknie. A oglądasz Zośkę. Czemu ty chcesz się ze wszystkimi zaprzyjaźniać? Porozmawiaj z Feladrem, okej. Okay. Porozmawiaj z Feladrem. Rozmawiaj. Ojeju, to chodzi głodny! A w końcu dostał od Martina płatki. Mam wrażenie, że te simy jeszcze nie odkryły, że jest w ogóle drugie piętro, tylko Max tuś. A następne głodne. Dobra. Idź się umyj. Ja
Przepraszam bardzo, co robicie? Kubuś, co ty robisz? Czemu? Co wy robicie? Co się tak zaśmiewacie? Rzuć mydło. Aha, on wrzucił tu mydło, dobra. I dziewczyny wszystkie za nim. Boże, ludzie, dobra. Nie, nie, ty nie idź! Nie, przyglądaj się pianie. Nie, idź się umyć i weź prysznic. Znaczy na odwrót zrobiłam. O, ty szybciej, chłopie, bo już łóżka zaczynają zajmować. Oho! I mamy! Idź, zadzwoń! Zadzwoń po pomoc, bo oni tego nie ugaszą! Biegnij, dziecko, biegnij! Biegnij, dziecko! Dziecko, biegnij, bo się pop... A ten se idzie. A, o, tutaj jest XCV. Bohatersko. No, ale gdzie ty? Co ty robisz, dziecko? Dobra, nie. Tu zadzwoń, bo tam zaczniesz panikować. No szybko, bo się popalą. Szybko. Artur sobie gra. Czy ty musisz tak wolno iść do tego telefonu? On to ugasił. O kurde, on to ugasił. XCV, zadziwiłeś. O, Danib zwariował. Świstak zwariował. Zak zwariował, ojeju. No to... No tak, tak, to jest dobry. Tak. Ty jesteś głodny. O, bas. Ci głodni, ci zwariowali, no to już mamy psychiatryk, a ten poszedł spać. No tak, jak ty śpisz, to ja się zajmę nimi. Znaczy zajmę, popatrzę, co będą odwalać. Ech, myślałam, że ktoś zginie, ale XCV jednak nieźle. Nieźle tam zrobił. Już? Trzy łóżka tylko zostały. Okej, następne łóżko należy do Taurus. Co, już się wyspałeś? Ej, za szybko się wysypiacie. Co to są za łóżka? Ile one mają energii? No nie, tak to nie chcę. Energia 3, ale powinno chyba... No, energia 2, dobra, to tak nie ma różnicy. Dobra. A właśnie, jak coś się zepsuje, to ty to nie naprawisz. Oj! Sorry, zapomniałam o tym. Macie, możecie tam też iść spać. A teraz to ty gdzie nie masz iść? Okej, wszystkie łóżka zajęte. XCV wrócił. Bohatersko. I już. O, Szysza nie ma gdzie spać. Ten jest głodny. Ciekawe, kto wywołał ten pożar. Kto nie umie gotować? Martyna jest głodna. To zrób sobie, kobieto, coś. Zróbcie sobie jedzenie, a nie... Nie... Artur chyba dalej gra! Patrzcie! Ale dobra, nie, musi iść do łazienki. Martyna, idź sobie, zrób jedzenie, a nie grasz na tym komputerze. Co wy się nie lubicie? Olek! Czy ktoś tutaj pluszaka już wytargał? O, ale tutaj już się zaczynają wybudzać, więc... Boję się, że nie będę miała zmęczonych simów i że będę musiała zredukować jednak liczbę łóżek. Usunę te dwa wtedy i tyle. Albo te dwa. To czy też się usunie? Czemu wy się nie lubicie? Ojejciu. Będę musiała to jakoś chyba zabudować, bo oni nie chcą brać prysznica, jak są obok siebie. No właściwie rozumiem to. A, dobra, zostań mi trochę dłużej w tym łóżku. Nie wstawaj, nie zwalniaj. Co wy tak? Czy wy będziecie mi niedługo... Czy to się już zepsuło? Nie, oni się tylko kąpią, dobra.
ci tu się nie lubią. Co tu się dzieje? Jak ja mam to ogarnąć? Co tam się dzieje? Na co mi pokazuje? Blo! Krzysiu! Widać, że znajomi. Widani po was musi sprzątać, no, no wiecie co. O, wstałeś i idziesz... Ktoś ci idzie poczytać. Krzysiu ci idzie poczytać, taki śmierdzący Krzysiu. No jedź. Jenny, Martin! Co? Co wy tu robicie? Dobra, ty idź się wysikać chociaż. O, coś tam zarobili chłopacy. Artur, jakie wdzianko tam. Kto ci znowu chce poczytać? Danip chce ci poczytać. No właściwie mógłbyś sobie dać Aha, tamtemu powiedział, że go nie lubi, a tej pomachał. Czemu nie mogą iść spać? Co wy robicie? Wszyscy do dzieci, wszyscy do dzieci. Nie może ktoś z technik? O Jezu, tutaj mamy jedno na czerwono. Dobra, idź chłopie, najpierw mi zobacz jeszcze. Sprawdź zapasy żywności, zanim pójdziesz do szkoły. Jejciu, jejciu. Czemu powiedziałaś coś Martinowi niemiłego? Ta siedzi, żre chipsy, zamiast podać wszystkim jedzenie. Tu się ktoś, widzę, bawi misiem. Matczyny instynkt, czy co? No, ile mamy? Czy my nie mamy jedzenia? O kurde. Prox, jak my pieniędzy potrzebujemy, jak tak możesz? Co wy tu odwalacie? Co wy tu zrobiliście? A mówią, że to kobiety chodzą razem do kibla. No ja nie wiem. A kobiety sobie śpią tylko. Komuś znowu spadł. No jejciu, teraz się bawi. Zrobiliście kanapki 4 razy i raz. A kto to zostawił tak? Jeny, jak wy tak możecie marnować żywność? I nikt to nawet nie sprząta. Dobra, dziecko, ej, dawaj, wracaj w pracy, bo mi Szysza umrze. Znaczy ze szkoły. Ale chwila, i tak nie będę miała pieniędzy, żeby zamówić. Ups, tu widzę. Ojejciu, no. No wiem, no wiem. No wiem, jeju, przestańcie, nie umierajcie mi, on zaraz przyniesie jedzenie. Ale no a Artur siedzi w pracy, Artur jest dobry, dobra. W Arturze nadzieja, że przyniesie pieniądze. O Jezu, już mamy kilka osób na czerwonym. Olek ma dzisiaj wolne, nie! Artur, pieniądze, daj! Dobrze, dobrze Artur, dobrze. Oczywiście w zależności też od tego, jakim będzie szło, zdecyduję, czy nie trzeba jeszcze jednej osoby wysłać do pracy. No to kto? Sara Niezapominajka, a co mi chciało właśnie pokazać? Że się wszyscy zblokowali. Aha, ten XTV zasnął i... Ktoś jeszcze zasnął, ale ktoś spełnił pragnienie. Jedne, co tam się dzieje. Niestety na trzecim dalej mi laguje, pomimo to, że ustawiam, żeby sobie Simsy brały więcej pamięci. No dawaj! Dawaj, młody. Zostaw tę pracę domową, nieważne. Na co mi pokazało? Co? Ej! Co? XF nam zmarł!
a on nas uratował przed ogniem. RIP. Nie, Jurip. O, idealnie. No, bardzo mi przykro. Ej, dobra, nie umierajcie mi. Bez przesady. No dobra, no to mamy pierwszego. No, zaraz się zacznie. No to chwilę, no już zamówił. Szybko idź tam. Verdun, ratuj ich. Ja jeszcze nie można kliknąć, jeszcze nie można kliknąć. Już czekaj, czekaj, dziecko, chwilę. Bierz to. Bierz to, dzieciaku. Niech idą robić jedzenie. Okej. Idź się baw. Nie! Ktoś umarł! Kogo zabrał? Gdzie? Kogo? Czemu nie zauważyłam? Co? Martyna, nie! Idźcie jeść. Mam nadzieję, że ktoś poszedł zrobić jedzenie dla wszystkich. Monia, rób jedzenie. Dobrze, rób jedzenie dla ludzi. Ale no tak. Ojeny. Simy są głupie i... Mamy zero kasy. Gotuj dla tych ludzi. Nie, ktoś mi umarł. Kto mi umarł? Nie, kto mi umarł? I na schodach, i jeszcze go zdepczą. Prox. Nie. I jeszcze cię te... Nie! Tauros, nie, co ci się stało? To niech to chociaż się zabija moja koleżanka, tak, no i tyle. Ej, wszyscy mi się zablokowali na tych schodach. Okej. Ktoś już poszedł gotować. Okej, ruszyli się. Ty weź stamtąd idź. No weź tam nie stój. No, dobra. Róbcie to jedzenie, a ja te nagrobki. Prox był żywicielem, jak pamiętam, więc kogoś trzeba wylosować. O, nie. Dobra, to tak na chybiu trafił. Zamknęłam oczy, nie musicie mi wierzyć, ale zamknęłam oczy, ty. Szysza, idziesz do pracy. Dobra, możesz być też ty. Po prostu idź poszukaj pracy. Serio? Nie jesteś w nastroju, żeby znaleźć pracę? No dobra, no... No nie, nadal według mnie powinna być trójka simów. Tutaj. Max, ty jesteś radosny. Idź do pracy. Czwartek, piątek. Ekstra, bierz. Opiekun na placu zabaw. Wiem, że ci się to spodoba. No dobra, myślę, że będziemy kończyć tym akcentem optymistycznym. Dzisiejszej nocy żadne duchy nie postanowiły nie wychodzić. Ojeju, masz ją opłakiwać. No. I na razie kończymy. Mam nadzieję, że seria się przyjmie.
No weź idź zjedz, kobieto, no. Masz jedzenie przecież. I ja w takim razie się żegnam. Cześć.